piątkowy wieczór w Wałbrzyskiej Filharmonii odbył się koncert Krzesimira Dębskiego pod tytułem Na dobre i na złe. Znając program tych trzech dni, wybrałam dzisiejszy koncert. Koncert ten rozpoczął trzydniowy festiwal Dni Muzyki Filmowej. Był to cykl koncertów prezentujących utwory z filmów, seriali i bajek wykonywanych przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej. Znany dyrygent zaprezentował muzykę z filmu 1920 Bitwa Warszawska Jerzego Hoffmana. Napisałem muzykę do Bitwy Warszawskiej 1920 i właśnie fragmenty z tej muzyki tutaj zagraliśmy i to było prawie wykonanie światowe, dwóch fragmentów, jeszcze nikt nie słyszał oprócz w kinie widzów, ale na żywo to było pierwsze wykonanie w Wałbrzychu, dlatego że to jest moje miasto rodzinne. Miałem naprawdę ochotę spytać publiczność, kto jest z Wałbrzycha, kto się urodził w Wałbrzychu. Na pewno byłaby to mniejszość, wtedy bym tych, co się nie urodzili, zapytał, to co wy tu robicie? Bo przyjeżdżają, prawda, do naszego miasta i rozrabiają. Na koncercie nie mogło również zabraknąć utworów autorstwa Krzesimira Dębskiego ze znanych polskich seriali, takich jak Na dobre i na złe, Klan, Na wspólnej lub Rancho. Wiem, że jest kompozytorem muzyki filmowej, może zbyt akurat tą dziedziną muzyki nie byłem zainteresowany, ale no, słyszałem, bo już byłem na dwóch koncertach. Dzisiaj jestem na drugim koncercie z udziałem tego pana, więc Krzesimira Dębskiego i no powiedzmy, nie jestem do końca zorientowany w jego twórczości, ale tym niemniej podoba mi się ta muzyka. Gwiazdą wieczoru była również śpiewaczka Anna Jurksztowicz, która sprawiła, że w mgnieniu oka wojenny klimat wcześniejszych utworów został zastąpiony przez lekkie brzmienie jej głosu w piosenkach takich jak Mama Afryka z filmu W pustyni i w puszczy lub Urodziny autorstwa Wisławy Szymborskiej. Podobała mi się ta muzyka, ta piosenka, która nie była uznana na liście radiowej o Afryce, Afryka Mama. Jesteśmy tu już któryś raz na koncercie i zawsze jesteśmy bardzo ciepło przyjmowani. Jakieś takie czuję szczególne połączenie z tą publicznością. Bardzo się cieszę, że przychodzicie na nasze koncerty. Występ utalentowanego duetu Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz we wspaniały sposób rozpoczął tegoroczny festiwal Dni Muzyki Filmowej. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co było widoczne po ilości osób przybyłych i ich entuzjastycznych oklaskach po każdym wykonanym utworze.